Kolejny tydzień zmagań w Redboxie za nami. Pogoda za oknami dopisuje, co przekłada się nie wiedzieć czemu na niezwykle ofensywną grę większości drużyn. W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy kilka niezwykle efektownych spotkań, w których padało wiele goli. Za najlepszy przykład posłużyć może piątkowe, zamykające tydzień spotkanie pomiędzy United LTPAK.pl a Silesian Trading, w którym padły aż 22 bramki, a zespoły podzieliły się punktami. Oby takich meczy było jak najwięcej. Przypominamy również o trwających zapisach do zimowej, halowej edycji Ligi Redbox, która rusza już na początku grudnia. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu Liga Redbox Gra. Kolejne pytanie konkursowe brzmi. Która reprezentacja została w ubiegłym tygodniu mistrzem drugiej edycji Euro Juniora Ligi Szkół w Katowicach? Odpowiedzi prosimy nadsyłać do niedzieli na mail ligislask@redboxsport.pl. Losowanie nagrody odbędzie się w salonie piłkarskim Adidas Football przy ulicy Bukowej 1 w poniedziałek. Wydaje się, że nie ma silnych w tym sezonie na Hunger Bull. Jeżeli nie nastąpi drastyczny spadek formy, to właśnie zawodnicy z Bogucic powinni sięgnąć po najważniejszy larwek z Galicji. W poniedziałek wieczorem pokonali oni kolejną ekipę, która mogła pokrzyżować plany Langnerom i Skłucie. Kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa ratusz Team Katowice został zastopowany przez niezwykle solidnie prezentujących się zawodników Hunger Budu. Kluczem do pokonania graczy Pieczyńskiego jest zawsze w pierwszej kolejności zatrzymanie Szymona Pasko. Jeszcze w meczu z SWA słabsza dyspozycja snajpera nie spowodowała straty punktów, lecz już z liderem taki numer nie przeszedł. Doskonale poukładani w defensywie gracze Hunger Budu z chirurgiczną precyzją wykorzystali nawet najmniejszy błąd rywali, wygrywając ostatecznie 6-2 i umacniając się na pozycji lidera najwyższej klasy rozgrywkowej. W pierwszej połowie starcia w najwyższej klasie rozgrywkowej mało kto dawał jakiekolwiek szanse na korzystny rezultat zawodnikom starskim, którzy przegrywali z Kartonią 0-3. Jak wiele może zmienić zmiana stron pokazał właśnie ten pojedynek. Od początku drugich 25 minut podopieczni świetnie broniącego tego wieczora Romana Mastalerza zaczęli prezentować się znacznie lepiej, a co najważniejsze skutecznie. Gole Kleczki i Józefowicza wprowadziły nerwowość w szeregach solidnie prezentującej się Kartonii, która w drugiej odsłonie nie potrafiła ani razu pokonać bramkarza starskiego. Ostatecznie nie udało im się dowieść przewagi z pierwszej połowy do ostatniego gwizdka. Bramka na 2 minuty przed końcem Adama Scholza ustaliła wynik tego spotkania na 3-3. Pokonanie w bezpośrednim starciu ratusza Katowice utrzymuje pozycję lidera Ekstraligi dla Hunger Budu. Poza nimi o czołowe miejsca powalczą zapewne wspomniany ratusz oraz Fort Nowy Dwór Bytom. Niewiadomą jest mistrz SM Górnik Okociniec, którego dyspozycja w obecnych rozgrywkach jest daleka od ideału. W ekspresowym tempie przesuwa się w górę tabeli reprezentant pierwszej ligi grupy A Forturbo.pl. Czwarte zwycięstwo w piątym meczu sezonu odnieśli oni pokonując nadspodziewanie łatwo Kamikadze, które zakończyło serię czterech meczy z rzędu bez porażki tej drużyny. Już od pierwszej minuty wszystko układało się pod dyktando graczy Forturbo. Szybko zdobyte bramki ułożyły mecz, już do przerwy wynik 4-0 dawał ogromny komfort psychiczny Polakowi i spółce. Szybko zdobyty gol tuż po wznowieniu gry Remigiusza Sochy dał jeszcze nadzieję Kamikadze na grę o coś więcej niż tylko honor, ale kolejne minuty i trafienia graczy Forturbo podcięły skrzydła rywalom, doprowadzając ostatecznie do rezultatu 7-1. Magazyn ligowy Liga Gra, jedna z czołowych postaci drużyny Kamikadze, lecz niestety nie grająca. Cóż możemy powiedzieć o dzisiejszym meczu? Troszkę nie za dobrze idzie.
No powiem, drużyna jest bardzo wymagająca. Powiem więcej, to drużyna, która z którą gramy sparingi i to sparingi na równym poziomie były. Dzisiaj drużyna troszeczkę jest bardziej skuteczna i no, ich strzały znajdują światło w bramce. W sytuacji naszej troszeczkę, nie wiem, brakuje szczęścia chyba. Tak jakoś nie wpadają i jest taki wynik, jaki jest, 4-0, taki dość wysoki. Wasza drużyna zawsze słynie z ambicji, mobilizujecie się na boisku, troszkę tam zawsze pokrzykujecie na siebie, oczywiście w pozytywnym słowa znaczeniu, także być może w drugiej połowie ze znajomymi kolegami z boiska powalczycie. No, będę musiał tam troszkę pokrzyczeć i może coś to poskóra, bo no, na chwilę obecną tak no, ciężko jest. No i teraz korzystając właśnie z przerwy będę chciał tam zamienić słówko z kolegami i jestem dobrej myśli. Proszę jeszcze powiedzieć, bo macie 3 punkty straty do rywala. Rywal wam ucieknie, jak z wami wygra, to tak raczej zostanie druga połowa tabeli dla was. Nie ucieknie, mi się wydaje, że w drugiej połowie strzelimy 5 bramek i wygramy mecz 5-4. Czego serdecznie życzymy. Dzięki bardzo. Dziękuję. Już 8 punktów przewagi nad Lions United i 9 nad Four Turbo, Old Boysami oraz Tyskimi Browarami Książęcymi mają najsilniejsi w grupie A pierwszej ligi Tricolore Pizza. Wydaje się, że nic nie odbierze złotych medali piątkom i spółce. Z grupy pościgowej najbliżej trójkolorowych ma szansę znaleźć się Four Turbo, który ma 2 mecze mniej od lidera. Drugą wygraną w czwartym meczu sezonu odniósł w czwartek CST i Tese Widel, który w meczu drużyn z dołu tabeli grupy B pierwszej ligi okazał się lepszy od normy Katowice 8-4. Po bardzo dobrym początku Katowiczan 2-0 z minuty na minutę w coraz większym stopniu do głosu zaczęli dochodzić gracze Sewitela. Już do przerwy pewnie prowadzili 4-2, by w drugich 25 minutach już tylko powiększać przewagę. Ostatecznie po 4 bramkach Piotra Maduzi CSTiT wygrywa 8-4 i przedłuża serię zwycięstw do 2. Krystalizuje się czołówka w grupie B, gdzie na czele znajduje się Minowa, Dombut, Rafa Travel oraz WSD i Autorady. Beznadziejnie wygląda sytuacja SBL Team i Normy Katowice, które muszą zacząć wygrywać, jeżeli nie chcą na wiosnę występować w drugiej lidze. Obronić powinien się 12 Sewitel, który rozegrał do tej pory tylko 4 spotkania i zdobył 6 punktów. Traci impet zespół niegalaktyczny, który w meczu z Bonitą Murcki już po pierwszej połowie musiał odnaleźć swoje miejsce w szeregu, gdyż przedsezonowy faworyt do pierwszego miejsca po doskonałej grze prowadził 4-0. Błyszczał podobnie jak i w innych meczach tego sezonu absolutny król strzelców poprzednich rozgrywek Redboxa Adrian Gałdewski, którego gra z piłką i nieustające absorbowanie obrony rywali było podstawą gry ofensywnej ekipy z Murcki. Dopiero od początku drugich 25 minut przebudzili się gracze Szymały i dużo lepszą grą pokazali, dlaczego znaleźli się na czubie tej grupy. Niestety, przespana pierwsza połowa nie pozwoliła niegalaktycznemu się do tego wyniku. 2 bramki zniwelowały prowadzenie Bonito do rezultatu 4-2, ale to było wszystko, na co było stać tego wieczora bordowych. Ustalająca na 5-2 bramka Krzysztofa Trzaskalskiego powoduje, że 3 punkty ostatecznie wędrują do Murcji. Nie mają mieć gry! Magazyn Ligi Redboxa, drużyna niegalaktycznych. Panie Adrianie, no jesteście liderem, ale dzisiaj Bonito Murski stawia bardzo wysokie warunki. Tak, bardzo dobrze grałem. No, póki co widać, że lepiej gram od nas. Fajne mam grę 1-2 tak zwaną, tak, klepa. Za dużo po prostu pola zostawiamy do gry. Gdyby nie mieli tego pola, nasza gra byłaby o dużo lepsza, tak? No ale niestety puszczamy. To są zawodnicy bardzo szybcy i z tego co widzę, to zgrani, bardzo zgrani, muszą dość długo ze sobą grać. No. Kolejna bramka dla nas. Czyli jest szansa na dobry rezultat dzisiaj, jak się postaracie? No jak się postaramy, są szanse, nie są one iluzoryczne. Myślę, że jeżeli będziemy nadal ich cisnąć, to zdołamy zremisować. A mówi się w drużynie niegalaktycznych po cichu o awansie do pierwszej ligi? Tak, no nasz, przede wszystkim to nasz główny cel, to jest awans do kolejnej ligi w tych rozrywkach, tak?
No nic, serdecznie tego życzymy, powodzenia. Dzięki, dzięki nawzajem. Dzięki. Nie był to spokojny wieczór dla czołowej ekipy grupy A drugiej ligi Bobrek Pilsz. Będący na fali bytomianie nie spodziewali się chyba aż tak zdecydowanego oporu, jaki przedstawili im zawodnicy niezwyciężonych. Po pierwszej połowie, którą głównie dzięki świetnej grze i hat-trickowi Krzysztofa Bogusławskiego Bobrek wygrał 4-2, drugie 25 minut dużo lepsze w wykonaniu podopiecznych Michała Bułki. Dość powiedzieć, że kapitan nie dał się już pokonać ani razu, a dzięki bramce na 4 minuty przed końcowym gwizdkiem Marcina Pisarczyka zapachniało remisem. I pewnie mecz zakończyłby się podziałem punktów, gdyby nie Sebastian Skiba, który w ostatnich sekundach pojedynku wybił piłkę zmierzającą do siatki z linii bramkowej, utrzymując rezultat 4-3 i kolejne 3 oczka dla swojego zespołu. Tylko jeden mecz trwała seria meczu bez zdobytego punktu zawodników Iloko Katowice. Grający bez zmian podopieczni Adama Kubki, bez większych problemów skuteczniejszą grą w drugich 25 minutach okazali się lepsi od zawodników Kosmik FC. Do wygranej 8-2 poprowadził czarnych ich najskuteczniejszy strzelec Mateusz Czarnota, który aż 4-krotnie pokonał bramkarza rywali. Nie jest to jak na razie udany sezon dla studentów, którzy na chwilę obecną są jednym z głównych kandydatów do spadku do trzeciej ligi. Inna sprawa, że początek rozgrywek to bardzo ciężki kalendarz dla graczy Kosmik. Jeżeli w drugiej jego części uda im się pokonać teoretycznie słabszych niż dotychczasowych rywali, widmo spadku nie powinno tej ambitnej ekipie zajrzeć w oczy. Aż 4 drużyny w drugiej lidze grupie A mają chlapkę na pierwsze miejsce na koniec rozgrywek. Po 7 tygodniu sezonu to nie galaktycznie Ekstraklasa Bobrek Team liderują tabeli. Minimalna strata punktowa oraz mniej meczy do prowadzącej dwójki każe jednak Iloko Katowice i Bonito Murcki widzieć jedynych pretendentów do pokrzyżowania planów prowadzącym zespołom na koniec sezonu. To miał być niezwykle ciężki mecz dla zawodników lidera drugiej ligi grupy B FC Szacun Pau. Po pokonaniu Esabu i Aurolandu wydaje się, że ostatnią przeszkodą do pokonania w drodze do pierwszej ligi miało być starcie z wypożyczalnią budowlaną PL. Po doskonałym początku sezonu Podolak i spółka potknęli się w poprzednim meczu z Rockwell. Czy był to wypadek przy pracy, czy spadek formy miał pokazać mecz liderem? Niestety dla tej drużyny kryzys okazał się znacznie bardziej głęboki niż można by było przypuszczać. Od pierwszej minuty FC Szatun zdominował białych, będąc zdecydowanie lepszym w każdym elemencie gry. Zresztą ostateczny wynik 13-3 mówi sam za siebie. FC umacnia się na pierwszym miejscu w tabeli i wydaje się, że już nikt nie odbierze im pierwszego miejsca na koniec sezonu. Do 35 minuty pojedynku w grupie B drugiej ligi Galen FC prowadził równorzędną walkę z zawodnikami RRB Projekt Manhattan. Od bramki Grzegorza Stachurskiego wyprowadzającej jego drużynę na prowadzenie 3-2 to właśnie RR przejął kontrolę nad wydarzeniami na boisku D. Skupieni na defensywie i szybkich kontratakach czerwoni do końcowego gwizdka jeszcze 3-krotnie zdołali pokonać bramkarza Galen. Ostatecznie ekipa z Manhattanu wygrywa 6-2 i wskakuje na 9 miejsce w tabeli.
Już tylko ESAP Katowice może przeszkodzić liderowi grupy B, FC Szacun Pub w zdobyciu złota na koniec rozgrywek. 6 punktów straty i 2 mecze mniej każe wypatrywać co przegodnia lidera, gdyż przy równej liczbie punktów to jednak Szacun, bo przez wygranie bezpośredniego starcia będzie wyżej w tabeli. Ciekawie zapowiada się walka o trzecie miejsce, gdyż na chwilę obecną co najmniej 8 zespołów ma realną szansę na brąz. Pięć punktów straty do lidera utrzymuje Albatros, który w czwartek wieczorem okazał się lepszy od zawodników FCK i Katowice, pokonując ich pewnie 6-1. Kolejne 3 punkty podopiecznym Dominika Biesiady zapewnili swoją doskonałą dyspozycją strzelecką Kamil Majowski oraz Robert Musiali. Aż 5 goli tych dwóch zawodników w pełni wypełniło lukę po nieobecnym z powodu czerwonej kartki Pawle Wolskim. Trwa perfekcyjny sezon lidera trzeciej ligi ekspertów kosztowych. 21 punktów w 7 meczach i 5 punktów przewagi nad drugim Albatrosem stawia ich w roli wmurowanych faworytów do pierwszego miejsca przed rundą rewanżową. Za plecami lidera trwa bój o jak najlepsze miejsce na podium. To pokazuje, jak ciekawie zapowiada się runda rewanżowa trzeciej ligi. Roman Mastalerz, Stars Team Katowice. Nie dał się pokonać w drugiej połowie pojedynku z Kartoniem. Doskonała dyspozycja kapitana była podstawą do odrobienia strat przez jego podopiecznych i ostatecznie zdobycia drugiego punktu w Ekstralidze. Niesamowita charyzma i ustawianie defensywy to największe atuty czołowego bramkarza najwyższej klasy rozgrywkowej. Damian Flama, FC Intercity. Najskuteczniejszy zawodnik swojej drużyny, która przebojem z drużyny walczącej o utrzymanie na przestrzeni kilku tygodni przeobraziła się w czołową ekipę drugiej ligi grupy B. W poniedziałkowym starciu z wyzwoleniem Flama ustrzelił hat-tricka, dając wygraną Interowi 7-4. Krzysztof Bogusławski, Bobrek Team. Od kilku tygodni to właśnie on jest obok Marcina Nikiela główną postacią czołowego zespołu drugiej ligi grupy A. W poniedziałek trzykrotnie pokonał bramkarza niezwyciężonych, a w czwartek 5 bramkami wydatnie przyczynił się do wygranej nad Pabem Szacun Katowice. Adrian Gaudecki, Bonito Murcki. Lider Bonito błyszczy od początku sezonu, lecz dopiero w pojedynkach z innymi czołowymi ekipami drugiej ligi grupy A jego bramki pokazują, jak ważny jest dla swojego zespołu. 2 gole z liderem niegalaktycznymi już po pierwszej połowie wprowadziły Bonito na prowadzenie 4-0. Druga połowa dużo słabsza, ale i tak doskonała dyspozycja Gaudeckiego pozwoliła pokonać kandydata do awansu i włączyć się przez ekipę z Murcek do walki o pierwsze miejsce na koniec rozgrywek. Dawid Asenkowicz, eksperci kosztowy. Czołowy zawodnik lidera trzeciej ligi. W zeszłym tygodniu błyszczał dwukrotnie. Najpierw w hitowym starciu z X-Team zdobywając 2 bramki, przyczynił się do pierwszej porażki graczy z Rudy Śląskiej w sezonie. W czwartkowym meczu z Never Surrender również wpisał się na listę strzelców, a jego drużyna odniosła drugie zwycięstwo, kończąc tydzień z 6 punktami zdobytymi na czołowych ekipach trzeciej ligi. Marcin Marko, SM Górnik Kociniec. Kapitalny występ w środowym starciu mistrza i wicemistrza poprzedniego sezonu w Ekstralidze. Hat-trick przeciwko Rajsowi, w tym bramka dająca wygraną 7-6, uczyniły z gracza Górnika najważniejszą postać tego niezwykle wyrównanego pojedynku.